Cześć, siemaneczko, z tej strony Kaktus, a w dzisiejszym materiale omówimy sobie troszeczkę o darmowej lotni, zbieraku, malowaniu oraz graffiti w Fortnite w ramach powrotu akcji Zrestartuj Znajomego. Ale na samym wstępie tego odcinka zostaw tutaj łapkę w górę, tak aby podbić statystyki tego filmu oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie ominął Was żaden news na tym kanale. Jeszcze chciałbym Wam bardzo podziękować za pisanie takich wszystkich miłych komentarzy, to naprawdę wielkie wsparcie. Jeżeli chcesz się tu znaleźć, to po prostu napisz miły komentarz, a wkrótce się tutaj pojawisz. A teraz już Wam nie przedłużam i lecimy do odcinka. Epic Games oficjalnie poinformował nas o kolejnych darmowych przedmiotach w ramach nowej, a raczej powracającej akcji zachęcającej naszych znajomych do gry Fortnite. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, kampania Zrestartuj Znajomego wróciła. Niedawna premiera sezonu 6 w rozdziale 2 to świetna okazja, aby zaprosić znajomych do wspólnej zabawy i pokazania im nowości w Fortnite. Od 6 do 26 kwietnia 2021 roku możemy zdobywać nagrody za darmo. Zapraszając znajomych, którzy nie grali co najmniej 30 dni i grając z nimi w Fortnite, możemy odebrać przedmioty. Do odebrania jest kilka nowych przedmiotów, w tym malowanie, zbierak, lotnia i spray. Wszystkie te nagrody wyświetlają Wam się obecnie na ekranie. A teraz zapytacie, jak to zdobyć? Tak więc trzeba przejść na stronę kampanii Zrestartuj Znajomego. Link do tej strony zamieszczę Wam w opisie tego materiału. Wybierz maksymalnie 3 uprawnionych znajomych, których chcesz zrestartować. Przypominam, że nie mogą oni grać w Fortnite'a krócej niż 30 dni temu. Graj z tymi znajomymi, by zdobywać punkty i odblokowywać nagrody. Wskakuj do gry i dołącz do zabawy, by zdobyć niepublikowane wcześniej przedmioty. Za darmo! Uwaga! Przedmioty te mogą zostać udostępnione graczom w inny sposób, w innym terminie, a dokładniej trafią one do zakupu za fałdolce, do sklepu Fortnite Battle Royale. Akcja Zrestartuj Znajomego będzie dostępna od godziny 9.00 6 kwietnia 2021 roku do godziny 8.59 26 kwietnia 2021 roku. W ramach kampanii Zrestartuj Znajomego można zdobyć łącznie 4 nagrody, a są to Graffiti Restart, Malowanie Puls, Lotnia Toksyczny Błysk i dostępny w 2 wersjach Kilof Plazmowych Marchew. Czy nagrody można zdobyć tylko poprzez kampanię? Otóż nie, możemy je później zakupić w sklepie Fortnite Battle Royale za fałdolce. Zarówno zapraszający, jak i osoby zapraszane mogą odblokowywać nagrody za wspólną grę. Nagrody są przyznawane na konto w ciągu 7 dni od ich odblokowania poprzez postępy w grze Fortnite. Za zagranie meczu ze zrestartowanym znajomym obaj gracze otrzymają 100 punktów. Następnie każdy mecz jest warty 10 punktów. W drugiej edycji Zrestartuj Przyjaciela, czyli w obecnej, jest dużo ciężej, ponieważ jest zupełnie inna punktacja. Za 10 meczy jest graffiti, za 20 meczy malowanie, a za 30 meczy lotnia. I oczywiście za 40 meczy będzie kill-off. Nagrody zostaną Wam wręczone 7 dni po tym, jak właśnie się to wszystko zakończy. W celu zrestartowania kogoś w ramach kampanii Zrestartuj Znajomego musisz mieć wśród znajomych gracza spełniające jej wymagania. Należy pamiętać przede wszystkim, że zrestartować można tylko graczy, którzy nie grali w Fortnite'a co najmniej od 30 dni. I to w sumie tyle informacji, które wiemy na temat obecnie odnośnie kampanii Zrestartuj Znajomego. Jeżeli coś ominąłem, to możecie mi pisać w komentarzu, a postaram się dopisać to w opisie. Napisz w komentarzu restart, a przypnę Ci serduszko. I to byłby już koniec tego odcineczka. Zostaw łapeczkę do góry, jeżeli podoba Ci się to, co tworzę i chcesz podbić statystyki tego filmu. Oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie ominął Was żaden news na tym kanale. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za pisanie tych wszystkich miłych komentarzy, to wielkie wsparcie. Pamiętajcie, że już jutro o godzinie 7.30 będzie kolejny materiał na naszym kanale. A ja już Wam nie zabieram więcej czasu i trzymajcie się. Halo, bounce!